Witam Was wszystkich serdecznie. Tutaj filmik dla tych, co już nie mogą Andrzeja obserwować na Instagramie, ponieważ ich zablokował zapisanie prawdy. Andrzej mówi, że wczoraj dowiedział się o tym, że nie będzie jego walki z Misiem Pysiąc z Nadarzyna. Niektórzy, w tym ja, też wiedzieliśmy o tym już od dwóch tygodni, że takiej walki nie będzie, ale oczywiście Marcin Najman postanowił głównego zainteresowanego poinformować na samym końcu. Ale, Andrzeju, zrozum, że ty już nawet dla Naimana jesteś nikim. Dla ludzi zwykłych jesteś nikim, ty dla wszystkich już jesteś nikim. I osobiście uważam, że też nie będzie walki z Tomkiemczykiem. Bo wy nie jesteście medialni, a do, no Tomek jeszcze jest. A do lutego pojawi się jeszcze kilku wywrotowców bardziej medialnych od was, także twój, twoja kariera moim zdaniem się wem skończyła. No ale zobaczymy, jak będzie. Andrzej też pisze, że musi zmienić styl przygotowań, czyli obrócić się z prawej strony na lewą, żeby sobie wygodnie poleżeć. I to będą jego przygotowania. Oni wszyscy zawsze mówili, że to są walki o coś, o jakieś zasady, tak samo kaźmisz. Ciekawe o co tym razem będą walczyć. Moim zdaniem on, oni walczą o to, który jest większym głupkiem, ale to już nieważne. Na koniec chciałem podziękować jednemu ze swoich widzów, który mi udostępnił e, dostęp do War3, ponieważ obejrzałem. Uważam, że jest to naprawdę dobra konkurencja dla Wotore i innych podobnych organizacji. I w świecie walk dużo się dzieje, także moim zdaniem MMA VIP długo nie przetrwa. Tak jak zawsze mówiliśmy o tym na ataku rozkwiniaczy, dalej to podtrzymuję. Tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.